Czołem ludziska, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Livid, a to jest kolejny odcineczek z naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3. Okej, i ostatniego odcinka zmieniło się, w zasadzie niewiele, ale troszkę się zmieniło. Więc warto chyba o tym powiedzieć. Przede wszystkim wygrałem trzy karty do Gwinta. Pierwszą z nich jest Emil Regis Rochlek Terziew. Nazwa może trochę trudna, albo po prostu Emil, jeżeli tak komuś jest łatwiej. Nazwa dosyć trudna, aczkolwiek jeżeli ktoś czytał książkę, to na bank musi kojarzyć tą postać, bo no, odgrywała ona bardzo ważną rolę w książce. I co jeszcze? Harpie Kaleano chyba. Kaleano to się czyta, nie jestem pewien jak to się czyta. W każdym razie jeszcze tą kartę zdobyłem. I zdobyłem jeszcze jakąś trzecią kartę, ale kompletnie nie mogłem sobie już przypomnieć przed nagraniem jaka to była karta. W każdym razie to była jakaś powtórka na pewno. Bo inaczej bym ją sobie zapisał, że już taką mam. No natomiast tej nie zapisałem, więc musiała to być jakaś karta powtórzona. Podejrzewam, że to była jakaś jednostka mało istotna. No i dobra. W każdym razie, wszystkie te karty oczywiście wygrałem na Hindrasfjall. W ogóle pokażę. Całą już tą wyspę zwiedziłem, tutaj już raczej nic nie zostało do odwiedzenia. Więc ten rozdział mamy jakby załatwiony. Natomiast przenieśliśmy się na Svolrak, pokażę jeszcze w ogóle gdzie to jest, dlatego że mamy tutaj zadanko poboczne do wykonania związane z Ceres, więc myślę, że będzie to całkiem fajne zadanko, które warto będzie wykonać. Myślę też, że będzie ono całkiem nieźle rozbudowane. W ogóle w tej wsi jest tablica ogłoszeń, którą będę chciał od razu odwiedzić. Za kogoś z kontynentu. No bo przecież nie byliśmy wcześniej na tej wyspie. A może trafi nam się jakieś ogłoszenie. Ciekawe. Nie będę może teraz na razie odwiedzał żadnych kupców, nic takiego. Zachęcam oczywiście do przeczytania wszystkich tych notek. Ja już to będę robił poza nagraniem. Natomiast nie będę teraz odwiedzał żadnych kupców, zrobię to już poza nagraniem. Porozglądam się zniknięcie Nilasa. Okej. Zrobię to już wszystko poza nagraniem, żeby po prostu nie zajmować czasu, a jeżeli znajdę coś przydatnego u tych kupców, albo na przykład wygram od nich jakieś karty do gwinta, no to już powiem w kolejnym odcinku. Zaginione, nie. Tam coś było z Nilasem, prawda? No może po prostu wezmę śledzę. O właśnie. Zniknięcie Nilasa. Śledźmy je i zobaczmy. To zadanko jest na 19 poziom, okej, czyli jest na niższy, na wyższy poziom niż to, które zamierzałem wykonać. No więc dobra. Zabierzemy się najpierw za to zadanko związane z Ceres, a potem sobie do tego wrócimy. Ja całą tą wioskę będę również sprawdzał poza nagraniem. Nie spodziewam się raczej tutaj znaleźć nic jakiegoś takiego bardzo przydatnego. Pewnie jakieś schematy i materiały rzemieślnicze. To będzie najcenniejsza zdobycz. Ale jeżeli będzie na przykład jakiś miecz unikatowy czy coś, to myślę, że powiem o tym wszystkim w kolejnym odcinku. No rany, chyba jednak tamtędy mieliśmy wejść, co? Tak mi się przynajmniej wydaje. No to jest chyba taka jedna z bardziej wysuniętych na północ wysp, jeśli chodzi o Skellige, dokładnie. Ale te widoki są zarąbiste. Witaj w domu Jarla Udalryka z czcigodnego klanu Brokwar. Witaj. Chcę się widzieć z Jarlem. Wejdź. Jarl rozmawia jeszcze z wróżem. Zaraz powinien skończyć. Tylko pamiętaj. Patrz pod nogi. Czemu? Nasz Jarl nie lubi światła. Łatwo się potknąć. Okej, okay, no to akurat Wiedźminowi nie grozi. Kiedy wypije kota, to widzi w całkowitych ciemnościach, a nawet jeżeli nie wypije mikstury, to i tak ma lepszy wzrok od ludzi. Nie wiem, co się jeszcze sprawdzić teraz, ale wiem. Chciałem rozejrzeć się jeszcze za pytajnikami, jak one są rozmieszczone przy tej wyspie. Raz, dwa, trzy, dobra, mamy cztery pytajniki w okolicach wyspy. Więc myślę, że tym się zajmiemy jakiegoś w kolejnych odcinkach. I znowu zwiedzimy sobie całą tą wyspę. W ogóle taki plan na najbliższe odcinki to Hindrasfjall już zwiedziliśmy, teraz zwiedzimy sobie tą wyspę. I każdą kolejną też tak będę zwiedzał już po prostu jednorazowo. Będę chciał na nią popłynąć raz,
i załatwić na niej wszystko za jednym zamachem. Ciekawe, czy taki mocny na jakiego... No właśnie, faktycznie, jest tutaj dość ciemno. Moment, zaraz kończymy. A potem przypłynął olbrzymi morski wąż i odgryzł mi ramię. Bogowie przemówili. Czas dokonać ofiary. Na mój rozum chodziło o to, żebyś pokonał węża, Jarlu. Nie, jestem pewien, że chcą ofiary. Już czas. Poczekajmy na bardziej oczywisty znak. Chodź do następnego snu. Nie potrzebuję więcej znaków. Ciekawe, o jakiej ofierze mówił. Szukam Ceres. Podobno się tu zatrzymała. Córki Ankreid. Tak, była tu. A gdzie ją znajdę? Co? Ceres. Gdzie jest Ceres? Nie wiem. Nie wiem. Dosyć pytań. Okej. Szukam Ceres. Nie wiesz, gdzie ją znajdę? No mam nadzieję, że poszła do wioski, bo dawno nas nie odwiedzała i chciała porozmawiać z ludźmi. Ale... Ale? Dziwnie się zachowuje ten Jarl. Myślę, że mogła też pójść do starego domu Jarla u Dalryka. Choć próbowałem ją od tego odwieźć. Ludzie z klanu Brokfar wstydzą się przed Ankreid? Nie o to chodzi. To dziwne miejsce. Ludzie mówią, że tam straszy. Świetnie. Uwielbiam nawiedzone domy. Ale po co Ceres miałaby tam iść? Nim wyszła, długo rozmawiała z Jarlem. Zdaje się, że chciała mu pomóc. W czym? Wybacz, muszę do niego iść. Ej, gość jest chyba nie... początek poszukiwań. Gość jest chyba niespełna rozumu, to na pewno. Jeśli dobrze pamiętam, to chodziło o to, że Ceres myślała, że on jest nawiedzony. Na skrywa... jego Jarla Udarlyka, kiedy prosiła Wiedźmina, by ten miał na nią baczenie. Geralt nie mógł odmówić mu pomocy. Okej, no tutaj w opisie tego nie mamy. Ale tak mi się zdaje, że właśnie Krach wspominał, że Ceres myśli, że Jarl jest nawiedzony, czy coś takiego. Natomiast, no nie jest to jakoś w żaden sposób potwierdzone. Po prostu ludzie uważają, że traci on rozum i tyle. Zaraz się okaże, jaka jest prawda. Mam nadzieję, że rozwikłamy tą zagadkę. No i dobra, poszukaj Ceres w opuszczonym domu, korzystając z wiedźmińskich zmysłów. Okej. Gdzie jest w ogóle ten opuszczony dom? Tutaj. No dobra, to przejdziemy się w tamtą stronę. Nie jest jakoś bardzo daleko, więc nie będę wzywał konia. Bardziej, że poruszanie się konno po takim terenie może... może też przedłużyć tak naprawdę tą podróż. Naszym chłopcom w drogę nie wchodź! Jeny, ale... strasznie mi się podoba design tych wszystkich wiosek, jakichś tam pogórków... Jesteś wiedźminem, prawda? I innych rzeczy. Widać, że sporo czasu na to zostało poświęcone. Dobra. Idziemy dalej. Ej, to jest chyba ten opuszczony dom. O, wygląda jakby tu jakiś pożar wybuchł. Całkowita ruina, co? No i dobra, czy znajdziemy tu Ceres? Na pewno znajdujemy... na pewno znaleźliśmy jakieś ślady tam za ścianą. Zastanawiam się jeszcze, bo tutaj jest ta latarnia chyba. O ile to jest latarnia? W tamtą stronę? Dobra, ale tam najwyżej pójdziemy później. Ale coś tam jest mocno nie tak. Okej, co to jest? Co to był za dźwięk w ogóle? Możliwe, że coś tu jest nie tak. Świeże ślady, może to Ceres. Może i tak. Zaraz to zresztą sprawdzimy.
Dobra, szukajmy tu wszystko. Tu jest jakiś klucz. Zobaczmy. Klucz do piwnicy. Będziemy musieli chyba dojść do piwnicy. Wow. Ceres. Straciła przytomność. Muszę ją stąd zabrać. Myślałem, że nie żyje. Serio. Co się stało? Gdzie jestem? Nie, ale potem na zakończeniu też była Ceres, pamiętam. Oberwałaś czymś ciężkim. Nie mogła tutaj zginąć. Geralt? Co ty tu robisz? Szukam cię. Krach się o ciebie martwił. Zabieram cię do domu. Nigdzie nie idę, póki nie pomogę Udalrykowi. Miecz, gdzie miecz? Ja muszę wrócić po miecz. Nigdzie nie pójdziesz. Przed chwilą wyniosłem cię półżywą. Muszę... Musisz mi wyjaśnić, co tu się dzieje. Hej, w tym domu ta czarna maść była jakaś podejrzana, co? Zgodzicie się chyba ze mną? Po co tam weszłaś? Chciałam pomóc Udalrykowi. Rzeczywiście dziwnie się zachowywał, ale nie sądzę, żeby twoja przechadzka po nawiedzonym domu miała mu pomóc. Pomogłaby, gdybym przyniosła miecz. Okej, o co chodzi z tym mieczem? No dobra, o co chodzi z tym mieczem? To Brokwar, rodowy miecz klanu Udalryka. Potrzebuję go, żeby zdjąć klątwę z Udalryka. Jaką klątwę? To dłuższa historia. Wiele lat temu Udalryk pokłócił się z bratem o ten miecz. Zwyczaj nakazuje, żeby rodowy miecz dostał pierworodny syn, czyli Udalryk. Ojciec jednak dał Brokwar młodszemu synowi, Akiemu. W waszych stronach to poważna zniewaga. Na tyle poważna, że Udalryk złamał święte prawo Skellige. Głośno sprzeciwił się woli ojca. O, proszę. Domyślam się, że stary Jarl mu nie odpuścił. Udalryk przesiedział 3 dni przykuty do pala po pas w morskiej wodzie. Gdy kara się skończyła, obaj z Akim wypłynęli na połów. Okej, okay. Co jak co, ale jeśli chodzi o zdejmowanie klątw, to chyba nie ma lepszej pomocy niż Geralt. No właśnie, pewnie coś tam się wydarzyło na morzu. Czuję, że ta wyprawa nie miała szczęśliwego finału. Przeczucie cię nie myli, zdarzył się wypadek. Rozpętała się burza i Aki wpadł do wody. Udalryk był zajęty trzymaniem żagli i nie usłyszał brata do momentu, gdy było już za późno. Nie usłyszał albo nie chciał usłyszeć. Tak też myśli większość ludzi na wyspie, ale nikt nie mówi tego głośno. Okej. A ty jak myślisz? Udalryk zabił Akiego? Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków, ale wydaje mi się, że cokolwiek stało się wtedy na morzu, teraz poważnie odbija się na Udalryku. No i może mieć związek z mieczem. Hej, no wszystko to jest dość dziwne, zgodzę się. Co zamierzałaś zrobić z mieczem? Pomyślałam, że duch jego brata chce go odzyskać. Duch brata? Odkąd pamiętam, ludzie mówili, że Udalryk jest wybrany, że przemawiają do niego bogowie. Dawniej w to wierzyłam, ale teraz, kiedy przyjrzałam się uważniej, wydaje mi się, że to zmarły brat go prześladuje. Okej, no miałoby to jakiś sens. W świecie Wiedźmina już nie z takimi rzeczami mieliśmy do czynienia. Dobra, wypytujmy o wszystko. Śmiała teza. Nie łamiesz nią jakichś tutejszych praw? Mam to w nosie. Nie wierzę, żeby to byli bogowie. Przyjrzałeś mu się? Jest cały w bliznach. Myślałem, że to trofea bitewne. Jeśli jego zmagania można nazwać bitwami, to rzeczywiście. Kiedy go o to zapytałam, powiedział, że głosy każą mu się okaleczać. Na chwałę bogom. Wow. Ale ja myślę, że to nie bogowie. To Aki. Okej, okay, czyli wtedy, kiedy mówił o tym wężu i ofierze, on miał na myśli, żeby się znowu okaleczyć. No dobra. Podejrzewasz, że Aki mści się na Udalryku? Za to, że pozwolił mu umrzeć? Rozmawiałam o tym z Hjortem. Powiedział, że Udalryk zaczął słyszeć głosy dopiero po śmierci Akiego. I raczej się nie myli, bo znał ich obu od kołyski. Wydaje mi się, że gdyby oddać Akiemu Brokwar, zostawiłby Udalryka w spokoju. Całkiem niegłupia myśl. Gdyby rzeczywiście chodziło o ducha. Ale coś mi się to nie zgadza. Co takiego? Powiedziałeś, że Aki się utopił. Tymczasem coś ewidentnie straszy w tym domu. No obaj tu mieszkali, może dlatego. Dzięki za pomoc, Geralt, ale muszę wrócić po miecz. Mowy nie ma. Ja po niego pójdę.
No, to jest lepszy pomysł. To ja pójdę do Udalryka. Wykluczone. Jeszcze gdzieś zasłabniesz po drodze. Poczekaj tu na mnie i pójdziemy razem. Dobra. To wchodzimy. Kurczę, korci mnie jeszcze, żeby do tej wieży pójść. Wiecie co? To może zrobię to teraz. Bo zadanko i tak chyba potrwa dość długo. Ja będę chciał zobaczyć, co jest w tej wieży. Tylko nie wiem, czy tędy w ogóle przejdę. Być może, że musimy przejść przez ten dom, żeby tam w ogóle dotrzeć. Chyba tak. Jeszcze spojrzę na mapę. No tak, to jest ewidentnie za domem wyjście. No to dobra. W takim razie najpierw może jednak zróbmy sobie to zadanko. Dobra, znaleźliśmy ten klucz do piwnicy. Jeszcze tutaj nie odwiedziliśmy tych jednych drzwi. Ale tu nic nie ma. Więc podejrzewam, że może być w piwnicy ten miecz. Cóż, ja tu nigdzie nie widzę zejścia do piwnicy. Rany, wszędzie jest ta maść. To jest dziwne. Dziwi mnie trochę, że gra nawet nie pozwoliła jakoś tego zbadać. Okej, widzę chyba zejście do piwnicy. Znaczy, to jest ewidentnie coś tak bardzo nie tak, że no Geralt się powinien tym pochylić i powiedzieć jakieś tam swoje wiedźmińskie mądrości. Może tak zamierzyli twórcy, a może jest to po prostu niedopatrzenie z ich strony. Kto wie. Okej, tu jest ciemno. Tu jest bardzo ciemno. Okej. Będę używał kota, bo myślę, że za chwilkę stąd wyjdziemy. Po prostu, co tu jest do podpalenia, to podpalimy. I nieco rozjaśnimy to pomieszczenie. W ogóle mam takie przeświadczenie, że przy świetle jednak bezpieczniej. Troszkę mi się z amnezją to teraz skojarzyło. Okej, jest i Brockfar. Wow. Co tu jest grane? Him. Cokolwiek to było. mnie udało się przestraszyć temu czemuś. Ale na Geralcie chyba nie zrobiło to większego wrażenia. Dobra, no to pogadajmy z Ceres. Jak, znalazłeś miecz? Okej, jeśli powiemy tak, to chyba udamy się od razu do Jarla. Poczekaj chwilę. A ja bym chciał jeszcze tą wieżę sprawdzić koniecznie, bo nawet... Tylko czy ja tędy jakoś wyjdę w ogóle? Było tu jakieś wyjście w tych pomieszczeniach? Tędy ewentualnie mógłbym próbować przeskoczyć. Ale moment, może tutaj będzie wyjście. Nie. A górą jeszcze spróbujmy. Na górę w ogóle nie wskoczę. Kurczę, nie mam pojęcia, jak tam wyjść. Tędy wyjdę? Nie wyjdę. Może tędy po kamieniach się jakoś wespnę? O, właśnie. No to teraz powinienem dać radę. Ej. Myślę, że to jest fajna właśnie okazja, żeby sobie odwiedzić to miejsce i nie musisz tutaj potem wracać. A może kto wie, może to jest też jakoś tam w jakiś sposób związany z tym zadankiem, no. W końcu ewidentnie chyba też należało do właścicieli tego domostwa. Miejsce mocy. Myślałem, że... Medalion drży. To miejsce mocy. Myślałem, szczerze mówiąc, że coś innego tutaj znajdziemy. No ale okej. To jest Igni chyba.
Tył pewnie tak, Igni. Dobra, wiecie co? To chyba tutaj sobie skończymy w takim razie nagranko. Zadanko wydaje mi się, że jeszcze trochę potrwa. Więc i tak chyba nie zdążyłbym go zamknąć w tych 30 minutach. Dobra, no to wiecie co, dobra, tutaj się pożegnamy w takim razie i no już dokończymy sobie to w następnym odcinku. Ja się już postaram szybko dodać ten odcinek, żebyście nie musieli długo czekać. I tyle. Dobra, a więc dzięki, że wpadliście. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, a jeżeli chcecie być na bieżąco, no to zasubskrybujcie kanał i chyba wszystko. Dzięki, że wpadliście. Cześć i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.